Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z dziedzictwa Hogwardu i patrzcie co my tu mamy, platformę, na której musimy wylądować. I co, działa? Działa. Co to tak tutaj hałasuje strasznie? Wow! O, to wy się tutaj bicie, a ja sobie jeszcze spojrzę na wyzwania. Strój kapitana drużyny. Ha, fajna czapajka. Dobra. Chyba tyle z wyzwań. Misje. Kończymy tę misję z tym hełmem. Aha, to są wymagania do pulsu. Do pulsu mamy, okej. Okay. Naprawił się ekran. Śmiesznie wygląda ostatnio. Jak tam wam idzie? O, muszę przyznać, że sobie radzi sobie. O, tam się pojawili kolejni. My poczekamy, bo przecież nie będziemy tutaj jemu przeszkadzać, nie? Czy będziemy? Nie, nie będziemy, on sobie dobrze radzi. Możemy sobie wskoczyć tylko na miotłę. I zobaczyć, czy tutaj coś w okolicy jest. Grzybki. Przerwam zaklęcie tarczy, rzutem starożytnej magii. Okej. Dobra, już widzę dlaczego. O, nie wyszło. Pokonaj trolle, tylko że to był troll ziemny. Już sobie pozbieram. O, zaktualizowano misję Onai. Moment. Zbierz smarki trolla. O! Użyj depulso na lewitującym wrogu. Tylko że tych wrogów tutaj już chyba nam trochę zabrakło. Co my tu mamy zrobić? Mamy znaleźć skrzynkę, żeby chyba ten... O właśnie, żeby to się zaliczyło. Tylko tu jeszcze widzę pieniążki. A są nam potrzebne. Co my tu jeszcze mamy? O, więcej smarków? Nie, to są eliksiry po tych... pokonanych czarodziejach, znaczy popiołkach. Tutaj pewnie będzie w skrzyni. That's it. Tak jest. O. This is for Rookwood. Ah, how teraz, delightful. Tak, na lewitującym. Skoro mamy na lewitującym. Dobra, tak mamy na lewitującym. I've seen you duel. Your strategy won't work on me. Czekaj. Lewitujący? Dobra. Mhm, na pewno. O, i poziom. Jeszcze muszę wrócić tutaj, bo wydaje mi się, że... Co to, rybki wyskoczyły? Ojej, biedne. Tutaj coś jeszcze ominęłam, no. Czemu nie mogę tego podnieść? Aha, to jest w teksturze, dobra. Czy nie możemy uwolnić czegoś? Smarki trolla. I tutaj... no nic. Tu lepszy widok, jak się Revelio zrobi tak. I tu widziałam, że gdzieś w pobliżu były... O, zagadka.
Znowu zagadka Merlina. Dosyć nietypowa. Merlin, ja się boję, że ja nie mam odpowiednich czarów, żeby to zrobić. Ale dobra, jak użyjemy raz malby, chyba to nam już zostanie. I co ja mam teraz z tobą zrobić? Nie. Nie. Leviosa. Nie. Wingardium Leviosa. Nie możemy tego, trochę za ciężkie to jest dla nas. Możemy tym... możemy tym obracać. Dobra, możemy... Możemy to obrócić? Teraz, bo tu mamy narysowane... Dobra, już widzę. To trzeba poobracać, tylko... Czekaj, jakby cię tu poobracać? Niczemu nie mogę cię obrócić. Czekaj, no, co tu się dzieje? Teraz... Nie. Jak mam cię obrócić? Ja rozumiem, że trzeba dostosować pewnie, patrzcie, te rysunki odpowiednio, tylko trochę nie widzę czaru, który mógłby mi w tym pomóc, bo... Nie mogę, jak próbuję, jak trzymam, żeby obrócić, to on się tylko tak lekko porusza i tyle. No. Aha, bo ja tu myszką jak steruję w górę, w dół. Może potrzebuję silniejszego? Nie, nie, nie. Proszę wrócić na dół, bo ja tu myszką robię. No, dobra. Chyba nie będziemy kombinować. Widocznie nie mam wystarczającego jakiegoś silnego czaru na to. Tam mamy jeszcze obóz zaliczony. A tu na dole coś... Zaraz. O, bo ja mam je poprzestawiać na tych trzech. Tylko, że... No właśnie, nie mogę ich przestawić, bo nie mam odpowiedniego czaru. Okej. Okay. To zapamiętam na przyszłość. Dobra, lecimy oddać questa chyba. Tylko, że tutaj... O! Tego szukałam. Tu są ślady tej magii, a im więcej magii będziemy mieli, tym lepiej dla nas. Wow, czekaj. Mamy te trzy i teraz na miotle najłatwiej je zdobyć. I tu mamy... O, wybaczcie. Użyj. Jeden. Gdzie jest drugi i trzeci? Revelia. Gdzie ty mi tu pokazujesz? Czekaj, zajdziemy sobie jeszcze raz. To jak stanę, to widać, nie? Czy nie? O nie, tego nie widać. Gdzie one się chowają? Tutaj jakby w jedną stronę szło. Są jakieś wejścia pod ziemię? Są, dobra. Tak to wyglądało, jakby to gdzieś się kryło pod ziemią. O, dobra. O! O kurczę. Zmarnowałam trochę. Mm.
Tu jest jedno. Jeszcze jedno. O, i tu jest jeszcze jedno. No, niby nie było trudne. Ciekawe, jak otworzymy kolejne. Czy akurat udało mi się trafić w tą dobrą? A co z tobą mogę zrobić? Czemu jesteś podświetlona, Quido? I czemu te kości są podświetlone? Revelio. Przychodzi mi... Nie, nie miałaś tego pić. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Nie ten. Wingardium Leviosa. O. Czekaj, czekaj, czekaj. No nie do końca tak to miało być. Tak to chciałam położyć ładnie. Dobra, chyba nie o to chodzi. Nieważne. Możemy pociągnąć za te jeszcze. Za to? I za to. Nie wiem, co się zrobiło. Aha, bo ja teraz nie mam jak stąd wyjść. Revelio. Aha, ale tak, to pociągnęłam. No. Wingardium Leviosa. Ojejku, o to chodziło. No wiedziałam, że coś z tymi kośćmi, ale... Wiecie, ile się namęczyłam, żeby to... rozkminić? O nie. Dobra, to chyba wystarczy już? No fajnie to zrobili, ale no trzeba było troszeczkę pomóżdżyć. Wiedziałam, że do czegoś na te kości. Ale nie wiedziałam, że do te... O, fajnie wpadłam w tekstury. Dobra. Może polećmy już oddać ten hełm. Gdzieś tu do góry. Gdzie on jest? Tutaj. Oj. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrok. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. Jest wspaniały. O. Dobra. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrok's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. On coś wie. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Dobrze, nie ma problemu. Nie ma problemu. Wiecie co, możemy teraz podokańczać niedokończone misje. Takie jak wrócić właśnie, zebrać to. Weź udział w zajęciach z wróżbiarstwa w trakcie dnia na przykład. Takie właśnie... Wyposażenie, co mamy nowego? Mamy jakieś okulary? Aha, na 25 poziom. Dobrze, na 25 poziom to trochę daleko, nic więcej nie ma. Mapa, poproszę. Wracamy do szkoły, dawno nas tu nie było. Klasa Elixir, pracownia wróżbiarstwa. Dojdziemy tam na dzień czy na noc?
said that travel... I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Tyrona potrzebuje naszej pomocy? Okej. Okay. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Prawda, moja też jedną z ulubionych się okazała. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. O. Please meet him there when you can. O, to jest to, co chcemy? Tak, jest. Ale dobra, wszystko... O nie, kolejny. Adelaide do nas napisała jeszcze maila, który się gdzieś tam w tle odczytał. Chyba jej nie znamy, nie kojarzę, żebyśmy poznali jakąś Adelaide. Ale widać, ona słyszała o nas. Mam wrażenie, że lepiej, żeby na mnie wróżono. Z fusów! A co jak pija się rozpuszczalną? O! Nakichał. Jego chyba nie znamy, tu koleżanki też nie znamy. Ale dużo, dużo twarzy przewija się już takich, co poznaliśmy. Mówisz? What do we have here? Adelaide Oakes, isn't it? I received your owl. Nie chciałam. Yes, I'm Adelaide Nie chciałam tego zaczynać. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. To wyślij nas. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. I... could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. O, jak miło. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Jak miło. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. No dobrze, zaczęliśmy przez przypadek questa, bo myślałam, że to będzie taki krótki komentarz do tego, co się wydarzyło tutaj w klasie, a okazało... Dobra, porozmawiamy. I've completed all of my tasks, Professor Oni. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Triumf, zagrożenie, potęgę. My widzimy
triumf. There will be hardship, I'm sure of it, but I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy, and that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Mm-hmm. I hope Adelaide's uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Oczywiście, że przetrenujemy. Gdzie masz tego dumiego? Tutaj. Malutki masz ten pokoik. Wow. Możemy... O, Lewiozo chciałam i teraz użyć... Żeby go postawić. And put your newly honed skills to the test. Dobrze. Czekaj, bo... Jaką misję mam zaznaczoną? Spotkaj się z Sebastianem i odwiedź Smyka. No, Smyka to bym chętnie odwiedziła. Sirona chce się z nami i tutaj mamy dla Adelaide. Ale ja jestem za tym, żeby pójść odwiedzić Smyka. Bo ja chcę zobaczyć... Gdzie jest mapa? Tutaj. Sekretne pomieszczenia i oczywiście on jest pewnie u nas, bo to jest nasz ziomek od naszego pokoju. Dzisiaj jeszcze nie będziemy umeblowywać. Co mi robi? Perfect for gathering and transporting beasts. Mhm. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Dee can show you how to best use the knapsack and where. Pod na oczka ma smyk. Nasze kociołki jak tańcują. Come along then. Poczekaj, no dobra. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Dee when you're ready to go. Ready to go i za chwilę będę. Tutaj mam eliksir do podniesienia. O. Szkoda, że nie pokazuje, ile już mamy. Zrobimy sobie niewidzialności, niech się robi. Zbieramy malwę. Czy tutaj się już urosło? Tak jest. Też urosło. Dobra, Smyk, lecimy z tobą. Mamy też do zidentyfikowania. Coś tam było. Okej. Wiecie co, jeszcze pomyślałam, że chciałabym trochę bez czapki pochodzić. Mam ładne włosy. Szalik mi trochę jeszcze przeszkadza. Oj, co to się zrobiło? Żeby mi się włosy nie tegowały. W każdym szaliku mi się będą tętegować. Nie, się nie sprzedałby się szalik. Może błękitny, żeby pasował. Ten kuchenny mi się podoba. Kuchenny. Ten jest fajny. Jak będzie. Dobra. 24 poziom. Talenty mamy. Myślę, że... No właśnie. Uderzenie dystanto tworzy zadającą obrażenia falę uderzeniową wokół twojego celu. Nie.
tutaj mamy coś nowego, w dalszym ciągu nie. Dobra. Gadamy ze smykiem i lecimy ze smykiem. Chcę nauczyć się korzystać z capsakwy. Tak. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Pyszna herbatka. Do każdego odcinka. Znaczy, co leży? Z rana kawa. Później herbatki. Co my tu mamy? Piękne widoczki. O! A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. My na pewno będziemy używać w dobrych celach. O, widzieliśmy to miejsce, nie wiedzieliśmy, co to tu się będzie działo. Arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeens nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskeen, and in it'll go. All right. All right. Jak się używa? Naciśnij te i znajdź następnie przytrzymaj przyciągnięcie do zestawu zaklęć. Aha. Dobra. Czekaj, bo się trochę zakręciłam tutaj. No, a to trzeba było nacisnąć. Mamy pufka. Mamy pufka. Deke thinks you should be proud of all the puff. I managed to rescue a puffskin. You can rescue as many as the knapsack will hold. A ile pomieści? Capture puffskins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskin. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobbernol, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Mhm. A. No dobra, niech ci będzie. Teraz zastanawiam się, czy mogę łapać. Znaczy, on mi mówił, że mogę łapać więcej, tylko. Czy jest sens łapać więcej, na przykład tego samego rodzaju? Na przykład chłopca i dziewczynkę, żeby mieć. Ha, jednak jest experience za każdego złapanego. Zobaczmy w kolekcji. Nie, w kolekcjach nie, bo w kolekcjach, chociaż w kolekcjach będą wrogowy wygląd, atrybuty, zwierzęta. Ale powinno być... O, pokój życzeń się odblokował. Uratuj zwierzęta. Ale chciałabym jeszcze inwentarz zobaczyć. Czyli tyle mogę mieć, ale co tu mamy? Mamy dwie dziewczynki. Wartość sprzedaży. Znaczy, ja je bym mogła sprzedać, ale komuś, kto nie zadba, to na tej zasadzie. Absolutnie nie będę ich sprzedawała, tylko dla korzyści pieniężnych. Ale skoro gra nam pozwala łapać ich więcej... Chociaż nie wiem, czy... Dajcie mi... O, dajcie mi... Chłopca. No właśnie, ja wam nie chcę tutaj krzywdy zrobić. O, a ten ma... Czemu ten ma... gwiazdkę obok? Bo to mały pufek? Chodź, bo ja chciałam chłopca jeszcze. O. I teraz inwentarz. O właśnie, bo ten pufek ma gwiazdkę. Bo jest biały. Mamy dwie różowe dziewczynki, jednego brązowego chłopca i jakiegoś białego pufka. Dobra. Fajnie. Bardzo mi się to podoba. Widzieliśmy już zwierzaki, które można było złapać, bo też miały takie znaczniki. Mamy dosyć daleko, ale to co?
Mamy piękną jesień w okolicy. No, ciekawe, czy jakieś inne przyciski trzeba będzie naciskać. Bo jeżeli tak, to może być ciężko. No właśnie, interesuje mnie, co to jest. Co to? Co to jest za stół magiczny? Może tu trzeba było wylądować? To są znaki zodiaku. Lumos. Trzeba was naprawić? Coś tu w okolicy jest innego, co można... O! To akurat się przyda. Dziękuję. Nie wiem, może gra mi jeszcze podpowie. Znaki zodiaku i jakiś ołtarz. Tutaj widzę... ja nie mogę strzelać, jak jestem na miotle. No, jak jestem na miotle, jak to brzmi. Poproszę jeszcze raz w górę. Poczekaj. No bo ja na shifcie jak lecę, zwolnij. Czy tak, latanie na miotle to nie moja działka. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The Jobbernauls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and... Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Mm-hmm. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Okay, zapamiętamy. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. Fajne ma włosy. Then I shall go and rescue a Jobbernaul. Good luck. Deke will be waiting. Deke thinks you should be proud. Musimy wyciągnąć sobie... Nie ten guzik. Na pasek Lefiozu. A czy jak będę niewidzialna, to będzie mi łatwiej? O, dwa razy trzeba było. Mam cię. Settle yourself. I mean you no harm. Mhm. Revelio. A wrócicie? A patrzcie, jak tam się ukryły skubane na drzewie. Levioso. Mam cię. I'll look after you. No tak już łapiemy, to złapiemy ze trzy. Wszystkie trzy takie same? O nie, mamy... O, ale mają różne wyglądy, patrzcie. Fajnie. A czy jest tutaj jeszcze jakiś... Ten jest chłopiec. A tamten? Też jest ta dziewczynka. Nie ma z gwiazdką tutaj. Dobra, nie będziemy im tu zakłócać. Niech sobie ten chłopiec i ta dziewczynka zostaną na tym drzewku. I rescued a Jobbernaul. Deke hopes the Jobbernaul finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Yeah. Are there any other beasts nearby?
Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. No dobra, to chodź, zobaczmy, co tam jeszcze mi pokażesz. To ja wsiadam na miotłę i gdzie ty tam? Mówisz, że tam. Revelio. O, a tu coś jest po lewej, co nie można na to latywać. O, to ciekawe. Po lewej jest jeszcze. A, to pewnie o tym on mówi. Dzień dobry, tylko czekaj, odblokuję sobie szybki ty. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. Ciężkie życie. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Tych małych skrzatków. Możesz przyspieszyć głowę czasu, otwierając mapę. Tak, wiemy to właśnie. Poczekamy do nocy. Ciekawe, co to za zwierzaczki będą. Tutaj. Też użyjemy pewnie Lefioso, żeby je... O, jakie słodkie! Lefioso! To już trudniejsze do złapania. Ale mamy z gwiazdką. Professor Howen will never believe this. Jeszcze innego by się przydało złapać, żeby się samotnie nie czuł. Się pochowały. Nie bójcie się, ja wam krzywdy nie zrobię. Ze mną będzie wam dobrze. Mamy go? No właśnie. Tego białego jeszcze. O, ten jaki fajny. Taki jak krówka łaciaty. Mamy 10 na 10. O, i tam jeszcze mamy. Revelio. Jeszcze jest jeden. O. Oj. No i elegancko. Nie bójcie się. A tu ile ich jest? Uciekajcie. Z swojego domku. Jakie ładne. Ten znowu z gwiazdką. Chodź jeszcze ty. Fajnie mi się was łapie. Everything's all right now. 20 zwierzaków trzeba złapać, o Boże. Spójrzmy sobie jeszcze na nie. O, ten z gwiazdką, ten bez. Łaciata jedna się trafiła. Fajnie, że one wszystkie inaczej wyglądają. To jest spoko. Bardzo spoko. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Ciekawe, czy one będą gdzieś sobie chodziły po pokoju? Czy jak to będzie wyglądało? Chodźmy zobaczyć w takim razie, jak będą się sprawować zwierzątka. Może... No na pewno musimy kupić jakiś ten karmnik, tak? Żeby je karmić i coś tam możemy je bawić później. Czemu i tutaj deszcz pada? Now, we need to show the beast you rescued their new home. To nie jest mój dom. Brakuje na środku moich rzeczy. Not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. No nie. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Pomyślmy o jakimś wielkim ogrodzie. Ładnym. Z drzewami, krzakami. What exactly did you think of?
Heavens! You've done it. Okay. Może być szklarnia? Dick isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Magiczny świat, bezpieczny dla zwierząt. Ojej. Ojej, jak to ładnie, właśnie o czymś takim dla nich myślałam. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Naciśnij H, bo otworzysz mi zarządzanie zwierzakami. Aha. Oni tylko jednego z rodzaju? To mi się nie uśmiecha. Jaka ona śliczna. Ojej. Dobrze wam tu będzie. Dick thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Dick hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. Mm-hmm. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Okej. Okay. Zopiekowanie się magicznymi zwierzakami. To teraz tak, poczekajcie. To muszę przerzucić tu. No, brakuje mi znowu miejsca. Ale dobra, na razie gdzie są moje zwierzaki? Czy one się będą mnie bały? Chyba nie. Incendio. Nie, o Jezu! Nie... Nie miałam zły pasek wybrany, przepraszam. Jezu. Jakie to było złe. Jaki on ma piękny wzrok. Zbierz futro. A interakcja? O! 24 minuty. Nakarmienie i wyczesanie tego zwierzęcia wytworzy magiczne materiały, które można wpleść w wyposażenie. Lunabala to małe zwierzę przypominające ciele o ogromnych oczach i nieśmiałej osobowości. Gdy światło pełni księżyca spotyka się z ziemią, lunabele zaczynają tańczyć. Wow. Pufek i można sobie tak zmieniać. Dobra. To chodź, ciebie musimy wyczesać. One się już mnie nie boją, bo już mnie kochają. Zwierzę nie jest gotowe, no bo jeszcze się czesze. Już, no już. Proszę, teraz się najedz. I piórka. O, możemy zabrać sobie tutaj kamyczki. Gdzie jest Pufek? Revelia. Pufek? Tam jest. Cześć, Pufek. Proszę. A co ty tutaj taki schowany? O, tutaj się chyba... No dobrze mu, tylko trzeba im towarzystwo znaleźć. Drugiego Pufka, ale się H jeszcze raz. Ile mam tutaj aktywnych zwierząt? 12. Mogę mieć 4 różne gatunki tylko. A. No to jeszcze po jednym. Albo wszystkie na razie tu wrzucimy. Później będziemy się martwić. Czekaj, bo to nie ten Pufek. Ten Pufek. Ale wiecie co? Nakarmienie wszystkich, wyczesanie i tak dalej. To będzie niezła robota.
mruczą jak koty. Ty? Ty chcesz jeść? Ty chcesz jeść? Ty chcesz jeść? Ty chcesz jeść? Zbierz. 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 Czekaj, zrobimy tak. Wybudź na wolność. Zmień nazwę. Przyzwi. Podnieś. Podnieś. Tego możemy przyzwać. Te. Aha. Dobra, w ten sposób to się robi. Tu jeszcze ktoś jest nieogarnięty. Ty. Ty jesteś nienakarmiony. Czekaj, ty jesteś nienakarmiony. Nie jesteś nakarmiony. Dobra, być nakarmiony dwa razy. Ty jesteś nienakarmiony. Mogę z tobą zabrać od razu to. Pufek. Możecie się trochę rozejść? Ten pufek jest jeszcze głodny. Ty też jesteś głodny. I ty? Jest okej. Sprawdźmy, czy jest okej ze wszystkimi. Ty jesteś jeszcze. No, ci nam przyzwi. A, bo on jest tutaj, to nie ma co przyzywać. Dobra, chyba jest okej. O, odnieś. Tyk, 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 tyk. Dobra. Można mi zmieniać nazwę, to kurczę. O kurczę, ale możemy tak zmieniać, że tak konkretnie? O nie, tak konkretnie. Uhu. No to się narobiło. O kurka. Wiecie co jeszcze? Bo ja zostawię po dwa. Zostawimy białego pówka z gwiazdką. I to jest kobietka. Zostawimy mu... Albo ja mam cztery aż pówki. Nie tak. Przenieść do inwentarza. O właśnie. Zostawimy ci... Was dwóch. Ptaszki zostawimy te dwa. I was zostawimy gwiazdkę chłopca i dziewczynkę ci musimy zostawić tutaj. Czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tak. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Zaczarowane krosno. Dobra, moi drodzy, z krosnem będziemy się bawić w przyszłym odcinku. Tutaj sobie zakończymy na tym pięknym widoku z naszymi pięknymi zwierzakami. Fajnie, że możemy je w końcu łapać. Cieszę się, nie mogłam się tego doczekać. Mam nadzieję, że wy też. I mam nadzieję, że odcinek się podobał. I widzimy się w następnym. Bye!